W dzisiejszym odcinku moje młodsze rodzeństwo oceni mój serwer kidowice.pl. Siemano. Siema Młodzi, elo. Siemano. Nigdy w życiu w sumie nie oprowadzałem was po wszystkich trybach na tym serwerze, więc dzisiaj ocenicie, jak wygląda każdy trybik, jak on się tam prezentuje. No i ogólnie widzowie dadzą taką ocenkę serwera ogólnie, a wy też możecie wpadać na kidowice.pl, ponieważ mamy nowy tryb Skygon. Zobaczcie, jest już tutaj. Jest tutaj, ja jeszcze nie ma. Ja zatrzymałam się na etapie jednego trybu. Ja ale spokojnie. No będziecie dzisiaj wszystkie tryby widzieć, no a ten Skygen jeszcze tutaj nie ma obrazka, ale widzowie możecie normalnie grać, bierzecie kompas i wbijacie do Skygena, także dawajcie, a my widzowie rozpoczynamy, no i oceniamy, a więc na początek, Szymulwerko, będziecie oceniać spawna, a więc jesteśmy na spawnie, no jak wam się tutaj podoba, ponieważ to jest takie rozpoczęcie. Które postacie? Które? Spider-Man. A, tutaj, tak, jest Spider-Man, jest ten Edzio z Krainy Lodu, jak on się wera nazywa? No, Olaf. Olaf to jest, Olaf z Krainy Lodu, dokładnie, jest Spider-Man. Angry Birdsy. Patrz, tam jest Angry Birds, tutaj jeden taki kozacki, wielki, potężny, a tam jeszcze jest w dodatku ziomek. O nie, ta niefajna bajka. Co? Jak niefajna? Nie lubię tej bajki. Potwory i spółka, jak można tej bajki nie lubić? Ja nie lubię tej bajki. No oczywiście, każdy lubi tą bajkę, widzowie, nie, dajcie znaka. Nie, właśnie o sobie nie gada. Mi się wydaje, że dużo osób jej nie lubi. Ej, co ty mówisz? Zobaczymy, no, widzowie, napiszcie w komentarzu, czy lubicie tą bajkę. Ale dobra, na spawnie jeszcze mamy na przykład tutaj takiego misia. Mamy jeszcze tutaj elegancko kilka takich, jak to się nazywa? Lucky bloków? Nie, to nie jest lucky block. To jest ten blok z Mario. Z Mario, co ziomeczki na nim skaczą. I ogólnie to są takie jeszcze ludziki, nie? Fajne, kozackie. No i tutaj takie macki wystoją eleganckie, przepiękne. Parkury jakie w ogóle są? No, parkury, tak. Parkur. Jest tutaj taki parkurek. Ale dobra, nie o parkurze dzisiaj. Oceniajcie spawna, jak wam się podoba spawn od 1 do 10, taka ocena... Ten spawn? Szerka. No. Jak dla mnie jest 10 na 10. Ej, to wysoko, Pickers, nice, dzięki, brachu. A ty, Vera, jak oceniasz, gdzie ja jesteś? Ja oceniam 9 na 10, bo mi tutaj na przykład brakuje paru postaci. Vera, ale gdzie ty jesteś? Ja ciebie nawet nie widzę. Tutaj. A jakich postaci ci brakuje, Vera? Jakie ty byś postaci no, chciała, żebyś się podobało? No, brakuje mi o... na przykład... No bo moim zdaniem tu jest wszystko, no bez przesady. Na przykład brakuje mi Star Warsów, o. Okej, okay. dobra, jest to jakiś argument, no Star Warsów w sumie nie ma, no dobra. Albo brakuje mi jeszcze... Czego? No na przykład... Może o, Barbie! Spongeboba brakuje, o. A, Spongeboba, no Spongeboba też nie ma w sumie. No Barbie też nie ma, no ale widzowie, takie postacie, bo by się tu więcej nie zmieściło, tutaj naprawdę nie było miejsca. Ale dobra, widzowie, lecimy teraz na pierwszy spawn point, a mianowicie na One Blocka. No i przed nami pierwszy spawn w tym odcinku, a mianowicie One Block! Zobaczcie, jesteśmy na jednym bloku i tak wygląda spawn. Nie ma tak fajnie. No dlaczego tutaj są święta, jest kwiecień. Ej, no bo jeszcze niedawno były święta, no weź, nie aktualizowaliśmy. Święta były 4 miesiące temu, please you po prostu. Dobra, widzowie, jak chcecie nowego spawn pointa na One Blocku, dodajcie ten znaka w komentarzu. No w chwili obecnej wygląda tak, czyli mamy renifery, jakieś papugi, no wiadomo, jest trochę tego śniegu, bo jest ten świąteczny klimat. Bałwan. No, papugi są fajne, bałwanki też są eleganckie, bo je dorabialiśmy na zimę, na początku ich nie było. Więc wiesz, że też są takie dodatki na zimę, no ale faktycznie nie zmieniliśmy ich już po zimie, więc wypadałoby to widzowie zrobić. Ale dobra, tutaj macie na jednym bloku kozackie mystery boxy, w sumie wszędzie macie, ale dawajcie, ja mam tam po jednym mystery boxie. Ja chcę tego czerwonego. I otworzycie. Ja tego nie, ten żółty jest lepszy, Vera, on kosztuje 2 dychy za jednego. A czerwony ile? Bestia. Czerwony jest tańszy, czerwony chyba tam 10 zł, chcę jakoś tak. Ale dobra, daję ci, Werka, teraz do ekwipunku eleganckiego mystery boxa. Ej, ty masz szybciora, what? Dobra, ty masz potężny pirow. To już musiałeś otworzyć mystery boxa. Dobra, daję tobie i daję tobie też, Pickers, po jednym mystery boxie. Pyk, macie. O nie, ej, daj mi jeszcze jedno. A co ci, Vera, wypadło? Minionek. Otworzyłaś to już? Samo. O ja, masz 2 szybciory? Co? Ale to ci się może przydać, bo mogłabyś sprzedać tego szybciora komuś i będziesz miała dużo kasy. A ty, Pickers... Co robi minionek sprzedawca? Minionki są na wyspie, one pomagają ci po prostu na lepszą gospodarkę na wyspie, to jest bardzo dobre. I patrzcie, widzowie, tu jesteście wy, tu jest na przykład Wanka Kidowic. Możecie wpadać oczywiście na serwa, to też będziecie mieli okazję pokazać się na odcinku, widzowie. Ale dobra, jak oceniacie tutaj spawn point jednego bloka? Jak wam się podoba? Tamten był lepszy, ale z racji tego, że jest tu zima, dam 8 na 10. Okej, okay, dobra, mamy 8 na 10, a ty, Vera, jak oceniasz? No, tamten też mi się bardziej podobał, ten ocenię na 6, o. Okej, okay, bo tutaj, widzowie, stricte zima, nie będziemy, widzowie, stricte grali z tego względu, że po prostu nie mamy na to czasu, bo by to zajęło za długo. Ale dobra, lecimy, oceniamy jak po kolei każdy spawn point, teraz chodźmy może na boxa. Okej, okay, przyszła pora na box PvP! Dobra, o, tu jest już kilka widzów, widzę od razu. Dobra, na czym to polega? Chodź, Werka, pokażę wam. Chodźcie, tutaj ogólnie się nawalasz, czyli spadasz na dół i się bijesz. No i co?
Tak wygląda spawn, proszę bardzo, jest tutaj mega mało rzeczy. Jak macie ciemno, to sobie wpiszcie ukośnik gamma, jakbyście mieli za ciemno, bo nie wiem, czy macie odpalone, a jak nie macie odpalone, to sobie wpiszcie. No i tutaj jest naprawdę sporo rzeczy, ale przede wszystkim są sety. Tutaj można iść sobie po sety, zobaczcie, to jest na przykład set Batmana. Jest jakiś miecz, co mam wziąć? One są najpotężniejsze, one są najpotężniejsze. No albo masz kit Coxa i możesz sobie tam odebrać niektóre rzeczy, albo po prostu musisz grać. Chodźcie, zagramy sobie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Ja mam taki mieczor. Wpiszcie sobie ukośnik kit, żebyście mieli na start i kit gracz. I tutaj macie sobie takie podstawowe itemki, możecie sobie je odebrać. Ja sobie teraz je widzowie odbiorę. Dobra, założę sobie tą zbrojkę. Iść, no i chodźcie, nawalamy się. Będą się widzowie z nami bili. Weź sobie też werka całego kita, ty Picker sobie też weź. No idziemy sobie zagrać, idziemy sobie zagrać. Ja mam dobry miecz, bo ja mam miecz Batmana. Ej! Ej, Vera se wzięła kit Coxa! Patrz co ma! Jakie ma itemy! Ej, to z nią będzie ciężko! Pickers, ja nie wziąłem takiego kita! Dobra, ja Vera, nie mogę tego w ogóle wziąć! Gdzie wy jesteście? Tu jest Vera, ma Vera SP, jak nie możesz? Ja wpisujesz w ogóle kit, nie mogę wziąć. Wpisujesz no. Kit, wpisujesz no, kit. Mam, no. Wpisujesz kit, nie mogę podnieść. Bierzesz sobie kit Cox, klikasz na dole, odbierz zestaw, tą kartkę i dopiero wtedy możesz brać. Pickers, ty nie ogarniasz w ogóle, jak serwery działają. Bierzesz no wtedy mam. Te itemy. No kartkę masz na dole taką, odbierz zestaw ci pisze. I to klikasz i dopiero wtedy możesz brać te itemki. Ja ich nie będę brać. Chodź, chodź, pokażę ci, chodź, 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 Vera. Pickers, masz też zestaw, wziąłeś sobie cały? Bierzcie itemy i dawajcie, zakładajcie. Dobra, Pickers też ma set kit Coxa, nie wiem, ja od was zginę, bo ja mam podstawowy. Dobra, ja nie będę brać tego lepszego. Ja miałam zrobić, żeby było jaśniej. Ukośnik gamma ma. Się wpisuje i wtedy masz jasno. Ale dobra, tutaj ci to nie będzie potrzebne, bo tutaj na dworze wszystko widać. Dobra, idziemy, spadamy sobie tam na dół i tam się nawalać. Jak wyjdziesz za czerwoną kreskę, to za czerwoną kreską się po prostu bijesz z ludźmi. Dawajcie tam. No idziemy. Albo bierzecie sobie tam diaksy, możecie sobie brać diaksy tutaj, na przykład brać kilo i sobie kopać i to wam tam daje odłamki, a za te odłamki sobie ulepszacie swoje zbroje. No albo się bijecie z ludźmi ale i dostajecie kasę. Ja potrzebuję lepszej. Ta, no to dawajcie. Vera, uważaj, bo ci ludzie tam już mogą bić na tym czerwonym, jak wyjdziesz. Mogą ale ci ludzie atakować. Dobra, dawaj, idziemy, chodź. Dawaj, Vera, idziemy, będziemy bić w trzech. Dawajcie, bo oni mnie będą fokusować. Tu jest jak miś. Dawajcie, jadę go. Dawid, bijesz mnie. Dobra. Oni są kozakami, Ej, dobra, niektórzy są kozakami, uważaj, Pickers. Dobra, ja się też ukryłam. No Vera, co ty robisz? Dawaj, bijmy się. Dawaj, na boksie się bijesz. Dawaj, Pickers, idziemy, chodźcie. Chodźcie, mamy zgraną bandę. No jak wam się podoba ogólnie boks PvP? Tutaj właśnie się bijesz. Fajnie, ale ja się boję, ja nie umiem takich rzeczy. Tutaj patrzcie, teraz bierzecie sobie z waszego kit Coxa kita, znaczy tam kill off i możecie... Bije! Połóżcie! Dobra, Rebeka! Dawać go! Dawać! Jest! Dawaj! Nie, zginąłem! Nie, dawaj, Vera, dawaj! Dawaj, nie, my zginiemy w trzech, jednego typa, to po prostu jest porażka. Dobra, założę sobie lepszą zbroję, widzowie, o. Dobra, iść. Zniszczono? Zginęłaś, Vera! Co? Ej, on jest dobry typ, to jest dobry typ. Dobra, on nie koksy! On jest jakimś kozakiem. Dobra, wale go. Dobra, widzowie, czy ja dam radę w ogóle? Nie! Ja nie mogę, też mnie zabił! Vera, co my zrobiliśmy? Już nie mam mojego klika. Ja już nie mam w ogóle itemów, Boże, co my odwaliliśmy! Dobra, Vera, Szymek, jak oceniacie box PvP? Jak wam się tutaj podoba? W miarę fajne, ale od razu przegraliśmy. No trzeba mieć troszeczkę większego skilla niestety tutaj. Ale dobra, spawna, jak oceniacie wygląd i tutaj w ogóle wszystko? No, ten najgorszy w sumie, tak? No, jakiś... takie 7 na 10. Ej, a czy spam tak, ale mi się tryb do grania mi się mega podoba. Ale dobra, teraz chodźmy na tryb, który moim zdaniem ma najlepszego spawna, czyli na Kidowice SMP. I uwaga, moim zdaniem najlepszy spawnik z tego względu, że tutaj są elementy z Kidowic. Jest kit sklep. Ej, no jak to ładnie. I w dodatku jest jeszcze wieżowiec. Patrzcie, nasz wieżowiec z główkami jest tutaj cały zrobiony. Patrzcie, jaki kozacki. Ej, on to wszystko wygląda dokładnie tak jak na Kidowicach. Tak. Jest tutaj sporo domków, bo na przykład tutaj, widzowie, zobaczcie, mamy tutaj na przykład taki bazarek i tutaj można sobie handlować itemkami, a tam jest na przykład strefa AFK, a za bycie AFK dostaje się klucze, więc warto sobie akurat postać czasami, jak nie macie co robić, a tutaj na przykład mamy mystery boxy kolejne i tutaj można na przykład dostawać kitcoiny, tylko ja mam właśnie, o, takie kitcoiny kozackie i takie kitcoiny, widzowie, również możecie tutaj mieć, tylko na razie nie ma na co ich wydawać, więc po prostu na razie jest taki zasób z tymi kitcoinami, ale chodźcie do kit sklepu, patrzcie, on jest w środku zrobiony dosłownie jak u nas, patrzcie. Ale przecież właśnie widzę, jestem tutaj, no wygląda tak samo. Tak, wygląda tak samo, tylko u góry tutaj macie babę
rzeczkę, która na przykład daje wymianę kitcoinów. Patrzcie, rzemeczka. Oj, tu nie ma. I u niego można dawać. Patrzcie, tu można wymieniać sobie kitcoiny właśnie na te kitcoiny prawidłowe, na ten brązowy kitcoin już po teksturpaku. A tutaj macie sklep za te kitcoiny. I możecie tutaj kupować sofa, kuchenny blat, mikrofalówka, akwarium i 500 innych rzeczy kozackich. I to wszystko kosztuje kitcoiny, czyli tutaj trzeba mieć jednak sporo kitcoinów, więc trzeba po prostu tutaj sporo grać. Dobra, jak oceniacie? Jak oceniacie? Tutaj się nie da wejść. Chodźcie na dół, chodźcie. Nie. Jak oceniacie? Ale jak oceniacie? Spełni go cena, spełni go cena. Jak waszym zdaniem to wygląda? Bo grać nie będziemy, widzowie, na SMP, bo to by nam dużo zajęło. Ale właśnie, kitcoxy też mają dostęp do flow i mogą latać. A ja miałem włączone akurat. O, proszę bardzo, widzowie, możemy latać. Ranga kitcox może sobie tutaj na przykład kozacko też latać. Dobra, Vera, jak oceniasz tutaj tego spawna na kidowice? No, SMP. mi się podoba tutaj, że ten sklep jest taki podobny. Okej. On jest identyczny. I ten wieżowiec mi się podoba. Jest taki fajny, kolorowy, więc najlepszy. 10. O, dobra, ty Pickers, jak oceniasz? Dla mnie też dycha, bo tu jest jeszcze posąg. No, znaczy ten wieżowiec. Tak, tak, tak. I sklep. Jeszcze w dodatku jest mój posąg i posąg Tosta. Dwa posągi są jeszcze dodatkowo, które są tutaj naprawdę kozackiej wielkości. No dobra, to jest moim zdaniem najładniejszy spawn, ale chodźmy teraz na spawna najnowszego trybu, czyli widzowie na Skygena. O, widzowie, jesteśmy na obecnie najnowszym trybie, czyli na Skygenie. Tu będzie dużo osób, to akurat będzie dużo osób, bo dużo osób gra. Ale zobaczcie, jaki tu jest kozacki spawn. Patrzcie, tutaj mamy, patrzcie, tam z tyłu napis Kidowice, tam ja z Tostem go elegancko trzymamy u góry. Zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. A tu jak dalej pójdziecie, też są rzeczy z kidowic. Bo zobaczcie, tam jest na przykład kid sklep. Jest taki kozacki smok, więc jest naprawdę sporo też tutaj fajnych rzeczy. Co mówiłaś, Werka? Tu jest domek tego. Kogo? Kogo? SpongeBoba. No SpongeBoba, tak, no specjalnie dla ciebie, Vera, jak chciała. Nie, Vera! Nie, o nie, nie spadłaś, no nie mogę. Tu jest generator, zwykły blok SpongeBoba. Patrzcie, tutaj też się można bić, uważajcie na to, bo tu już można się nawalać. Ej, biją mnie, biorę szybko tylko 5 SpongeBoba i zwracam do spawn pointu. Jak tutaj oceniacie tego spawna? Patrzcie, tu jest jeszcze ręka Thanosa. Ej, zrobiona z pokołonami. No, tu jest mega kolorowo, jest tak właśnie bardzo dziecinnie, miło, przyjemnie. No i też mamy, widzowie, mega boxy. Ej, tutaj też są mega boxy, mamy super skrzynie. Tylko mi tutaj, widzowie, zasłoniają, nie mogę pokazać. Ej, Patryk mnie goni normalnie, nie? Tutaj mamy jeszcze, widzowie, pyk, takie kozackie rzeczy. Mamy gen boosty, mamy punkty umiejętności, też kitcoiny, więc, widzowie, jest naprawdę tutaj sporo rzeczy. No i też oczywiście pod rangą premium możecie tutaj oczywiście kupować, widzowie, skrzynki. Możecie kupować na przykład klucze, możecie tutaj mieć na przykład też rangi, które wam dają mega dużo bonusów, więc jest kozacko. Jak tutaj mają główki SpongeBoba, ile dużo osób ma, no nie mogę. I palionka nawet jest, co jest palionka na serwerze, what? Dobra, Pickers, jak oceniasz? Od 0 na 10 tutaj spawn pointing tego Skygena. 8. Wow! Dobra, to wysoko, a ty, Werka? Ja oceniam w sumie też na 8. Okej, okay, czyli w sumie overall, jak oceniacie cały serwer? Cały serwer kidowice. Jest Pokeball. No i jest, na dole jest Pokeball. Dobra. Ja w ogóle gdzieś spadłam. Jak oceniacie? Pickers i Werka, jak oceniacie cały serwer kidowice? Ja też oceniam. To jest gigantyczna ocena. No dobra, widzowie, czyli jak widzicie, moje rodzeństwo oceniło właśnie w taki sposób i mega im się tutaj podoba, a wy, widzowie, jeżeli chcecie zagrać razem z nami, bądź z kolegami, to wpadajcie właśnie na nasz kozacki serwer kidowice.pl i grajcie na wszystkich trybach, a najlepiej teraz na Skygenie, bo jest najnowszy.